Teraz łączymy się z Arturem Żakiem, nowy kurier galicyjski z Lwowa. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko z Lwowa. Ciekawe zdjęcia z Lwowa przychodzą. Mianowicie wczoraj odbyła się tam ceremonia położenia kwiatów. Minister Michał Dworczyk oraz pan Andrii Sadowy i przedstawiciel administracji państwowej ukraińskiej. Wszyscy tam położyli i biało-czerwone, i żółto-niebieskie kwiaty na cmentarzu. Orląt pewnie w braku jakiegoś lepszego symbolu wojny z 1920 roku, no bo Orlęta to jednak inna historia. Te wczorajsze obchody były faktycznie obchodami wyjątkowymi. To święto jest bardzo ważne dla Polaków mieszkających we Lwowie, bo z jednej strony to jest właśnie odpust maryjny w najważniejszym kościele dla rzymskich katolików, czyli katedrze lwowskiej, ale także właśnie święto Wojska Polskiego, święto upamiętniające zwycięstwo nad bolszewikami. A wczorajsze obchody były wyjątkowe, bo faktycznie cmentarz obrońców Lwowa, czyli cmentarz Orląt, zgromadził oprócz właśnie szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów, także oficjeli miejscowych, tak jak pan redaktor zaznaczył, zarówno Maksym Kozycki, czyli szef państwowej administracji obwodowej, jak i prezydent miasta uczestniczyli w tych obchodach. Cmentarz Orląt to faktycznie w większości przypadków jest nazywany właśnie cmentarzem Orląt, ale tam nie leżą tylko Orlęta, czyli nie tylko żołnierze z czasów wojny polsko-ukraińskiej, ale także ci, którzy walczyli w obronie Rzeczypospolitej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Leżą tam też pichurzy francuscy, leżą też lotnicy amerykańscy. Cała kwatera zadwórzaków, czyli tych wszystkich, którzy bronili Lwowa przed armią Budionego, która szła właśnie też w 1920 roku na Lwów, więc to jest jak najbardziej właściwe miejsce do złożenia tych wieńców. Symbolicznym było też to, że te delegacje złożyły kwiaty, zapaliły znicze na pomniku armii, ukraińskiej armii galicyjskiej, ale także przede wszystkim na grobach tych, którzy zginęli podczas tej wojny ukraińsko-rosyjskiej. Tutaj bym jeszcze też nawiązał też do wyjątkowego wydarzenia, bo w podlwowskim Stryju otworzono też kwaterę, odnowioną kwaterę też żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej 20 roku i to jest jedna z większych kwater żołnierzy na naszych terenach. Tam odnowiono na dany moment coś około 190 nagrobków, więc ten dzień faktycznie, Dzień Wojska Polskiego, był dniem wyjątkowym. Można by było nawet określić, że kolejnym takim gestem pojednania narodu ukraińskiego i polskiego. To jest coś niesamowitego. W Polsce wielkie wrażenie zrobiły wypowiedziane po polsku słowa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, no i generała Załużnego również. Tego wcześniej po prostu nie było. Czy w jaki sposób Ukraińcy postrzegają te uroczystości 15 sierpnia? Czy to, znaczy innymi słowy, czy to był tylko taki gest propagandowy dla Polski, czy też to rzeczywiście był jakiś temat w ukraińskiej prasie, że jest rocznica, że taka sama wojna jak my teraz z tym samym przeciwnikiem, tylko 102 lata wcześniej, wygraliśmy wtedy, no to również wygramy teraz. Czy na pewno w dużej mierze to jest gest taki PR-owy, propagandowy. Zresztą moim zdaniem PR-owo wykorzystany w sposób misterny zarówno przez dowództwo ukraińskie, jak i władzę polityczną. Tutaj myślę, nawiązuję do tego, co pan redaktor powiedział, do wypowiedzi prezydenta Zełenskiego. Ja uważam, że Ukraińcy jakoś na nowo odkrywają dla siebie właśnie tę historię roku 20. Ona przez dłuższy czas była historią wymazywaną w czasach Związku Radzieckiego z przyczyn oczywistych. Była bądź wymazywana, bądź całkowicie przekręcana, czyli to w tym wypadku ogłaszano jako zwycięstwo tej Polski szowinistycznej. Biało-Polacy, tak? Jak dokładnie. Co tam jeszcze? Polscy panowie, no i co? I ukraińscy zaprzańcy jacyś, no bo nie prawdziwymi, no to, tak, to za chwileczkę o tym narodu, porozmawiamy. Ludu bardziej, nawet nie narodu, tylko ludu, tak? Bo wszystko było ludowe. I faktycznie ci Biało-Polacy wygrali nawet taki pomnik w okolicach Zadwórza. Jeżeli się nie mylę, dotychczas stoi, co prawda zapomniany, poświęcony właśnie armii Budionego, która właśnie tych Biało-Polaków
z Białopolakami właśnie w tym czasie walczyłam. Myślę, że tak jak powiedziałem, że Ukraińcy na nowo tak jakby odkrywają dla siebie tę symbolikę i miejmy nadzieję, że właśnie te pozytywne przykłady walki obu narodów, pozytywne przykłady walki też narodu ukraińskiego o własne wartości, bo przyjmijmy, Ukraińska Republika była republiką, jak na tamte czasy, bardzo nowoczesną. Myślę tutaj o prawie, które było w tej republice. Niestety nie potrafiła się obronić. Niestety naród polski też nie był w stanie na dany moment pomóc Ukraińcom, żeby obronić własną państwowość. No, tak jak powiedziałem, szukają na nowo tych wartości. Miejmy nadzieję, że te wartości na stałe będą zakorzenione. No właśnie, bo postać atamana Petlury jakby zginęła z ukraińskiej historii, nawet tych ostatnich lat. Tak? On jest jakby w cieniu tych postaci, które tam nadają ton, czyli przede wszystkim Stepana Bandery, tych, którzy byli za radykalną walką z innymi narodowościami zamieszkującymi ten kraj. Niestety Petlura, czy też na przykład generał Bezruczko w czasie wojny polsko-bolszewickiej, jeżeli się nie mylę, to był pułkownikiem, mieli pecha. Za czasów radzieckich byli oczywiście demonizowani jako ten czynnik nacjonalistyczny, imperialistyczny, czy też kapitalistyczny, przedstawiający imperializm zachodni. Niestety w czasach już niezależnej Ukrainy, szczególnie no tutaj na zachodnich terenach, też był, nie powiem, że demonizowany, ale w jakiś sposób wymazywany. Faktycznie dla części, czy też historyków, czy też działaczy społecznych ukraińskich, te osoby były kojarzone z jakimś rodzajem zdrady wartości ukraińskich, wartości narodowych. Za współpracę z Polakami, prawda? Tak, no, normalna konsekwencja myślenia mówiłaby, że gdyby doszło do jakiegoś zwycięstwa, do utworzenia choćby kadłubowego państwa ukraińskiego, to nie byłoby Hołodomoru na Ukrainie, więc te 5 milionów ludzi przeżyłoby i dzisiaj byłoby pewnie, mieliby tylko 40 milionów potomków. Zgadza się dokładnie w ten sposób i myślę, że to jak najbardziej nawiązuje do tego, co pan redaktor powiedział, że prawdopodobnie, jeżeli by ten plan się udał, to nikt by nie sądził tych, którzy no, przegrali, niestety na dany czas przegrali. I przez to pokolenie tych młodych mówię w latach 30. czy 40. XX wieku, faktycznie te osoby były kojarzone z porażką i właśnie współpracą z państwem polskim, które jednak ukraińscy nacjonaliści wybrali jako jednego z głównych wrogów ukraińskiej. Panie redaktorze, to może przejdźmy, bo zostało nam dosłownie kilka minut, do obecnej sytuacji na frontach. Co się dzieje? Co z Chersoniem? Podobno tam jest jakaś ofensywa ukraińska. Jak to wygląda? O ofensywie już słyszymy od kilku miesięcy. Faktycznie niektórzy specjaliści nawet to określają mianem takiej pełzającej ofensywy. Jak śledziłem to, co się ostatnio odbywało, to Ukraińcy nadal konsekwentnie odcinają ten garnizon, czy też w tym wypadku te jednostki rosyjskie od dojścia zarówno dojścia i wyjścia z danego terenu, uszkadzając mosty. Codziennie praktycznie słyszymy o unieszkodliwieniu magazynów zarówno na terenie teraz okupowanych części Ukrainy, jak i wcześniej okupowanego Krymu. Właśnie przed chwilą czytałem o kolejnym magazynie w Dżankoju. Czabarow, czyli szef Medżelisu krymsko-tatarskiego, donosi, że to jest magazyn amunicji. Rosjanie mówią, że to jest jakaś rozdzielnia energetyczna. No zobaczymy, niektórzy donoszą o dwóch pożarach. Więc Ukraińcy systematycznie odcinają pole walki, niszcząc zaopatrzenie, ale zobaczymy, czy Ukraińcy będą mieli na tyle dużo sił, żeby tą ofensywę jeszcze w tym roku. No musimy pamiętać, że to jest ogromny front, on ma prawie 2000 kilometrów. Jak wyglądają straty strony ukraińskiej? W czerwcu słyszeliśmy o 100 osobach dziennie jako martwych, ogromna ilość. Jak to wygląda teraz? Czy to się zmniejszyło?
Oficjalnych informacji na daną chwilę nie mamy. Z tego, co wiemy, to faktycznie tych ofiar ma być mniej. Wtedy, kiedy prezydent ogłaszał, że nawet 100 czy nawet 200 osób dziennie, padały też takie liczby z ust ukraińskich oficjeli. Na daną chwilę docierają informacje, że ta ilość ofiar się zdecydowanie zmniejszyła. A z tego powodu, że raz, że działa już precyzyjna artyleria, zarówno lufowa, jak i rakietowa ukraińska, i zmniejszyła się ilość ostrzałów artyleryjskich ze strony rosyjskiej. I nie ma już tak potężnej nawały właśnie tego walca artyleryjskiego. Jeden temat, bo na sam koniec. Dmitrij Gordon to jest ukraiński polityk, ale też dziennikarz, i on rozmawiał z Metro Kulebą. Wczoraj była publikacja takiego długiego spaceru po Kijowie, w czasie którego pan Kuleba opisywał swoje przeżycia z 21 do 24 lutego, czyli w momencie, kiedy ta rosyjska agresja ruszała. 24 lutego Dmytro Kuleba, czy minister spraw zagranicznych Ukrainy, był w Warszawie, wracał do Kijowa, nie przez Stambuł i Kijów, ale przez Warszawę i potem samochodem, i miał spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, Jarosławem Kaczyńskim, dowództwem polskiej armii, ministrem obrony i tak dalej, i tak dalej, którzy powiedzieli wtedy: tak długo jak się będziecie bić, jesteśmy z wami. Deklaracja jest bardzo pozytywna i wzniosła, i zresztą Polska pokazała to, że jest w stanie wspierać Ukrainę, szczególnie właśnie tą walczącą Ukrainę. Panie redaktorze, przyjmijmy, że do 24 lutego nikt nie wiedział, ile potencjalnie jest w stanie Ukraina wytrzymać. Różni eksperci stawiali różne prognozy. To były zarówno kilka dni, jak i maksimum kilka miesięcy. 72 godziny. No właśnie, więc nawet po dostawach broni widzimy, że zachodni partnerzy nie przekazywali tej broni, właśnie nie wierząc do końca w to, czy Ukraina nie padnie, czy ukraińskie dowództwo i polityczne, i wojskowe nie rozpiesznie się po świecie. I myślę, że podobne prognozy były stawiane przez państwo polskie. Zresztą Polska działa w ramach systemu zachodniego, zarówno NATO, tak, jak i... Tak, ale ciekawe świadectwo, że w momencie, kiedy, no właśnie, nie wiadomo, bo kiedy Amerykanie uważali, że dysproporcja sił jest taka duża na niekorzyść Ukrainy, że ten kraj zostanie pokonany, a tutaj mamy świadectwo. Pierwsza taka informacja, ona się wcześniej nie pojawiła, że w momencie, kiedy jest atak, u nas jest przygotowany sztab, wszyscy czekają i są wydawane polecenia. Minister obrony, minister spraw zagranicznych Ukrainy otrzymuje informację: jesteśmy z wami. I to tak w bardzo konkretny sposób. To potwierdza tylko to, że Polacy i państwo polskie ma dobry wgląd w historię i dobrze jest w stanie sprognozować przyszłość co do Federacji Rosyjskiej. A ja jestem niepoprawnym Rzeczpospolitaninem, więc wszystko też to mogę zwalić na rzecz tego genu Rzeczypospolitej. Nawet czasami genu zapomnianego albo takiego, którego ktoś chce, żeby naród zapomniał, ale jednak właśnie te narody Rzeczypospolitej najbardziej wiedzą, w jaki sposób prognozować przyszłość co do właśnie Federacji Rosyjskiej. No właśnie, maleńka Łotwa przekazała ostatnio kolejne 4 armaty Ukrainie. To jest ta sama genetyka, są te same poglądy wynikające właśnie na nasze długie tradycje historyczne z tym konkretnym bandytą, który tam na wschodzie od kilkuset lat rządzi. Bardzo pięknie dziękujemy. Artur Żak, nowy kurier galicyjski ze Lwowa, był naszym gościem. Kłaniamy się. Dziękuję pięknie, kłaniam się nisko. I to było tyle, proszę Państwa, w dzisiejszym programie Polska na Dzień Dobry. Zostawiamy Was z telewizją Republika. Zostańcie z nami, bo dzisiaj dużo informacji, dużo wiadomości na żywo. Czekamy między innymi na konferencję prasową ministra Dworczyka. Jak się tylko pojawi, to Państwu pokażemy.